No studenci się uczą, mieli pierwszy zjazd, w tą ocenę weekend mają następny zjazd. Pierwszy rok również się rozpoczął. Była dosyć spora, mimo wszystko, mimo tej negatywnej informacji w mediach z początku września, była dosyć spora liczba chętnych. Mamy też liceum na terenie naszej uczelni, które również się rozwija, więc w tej chwili wszystko jest kontynuowane, nauka jest kontynuowana. Zresztą nawet gdyby były jakieś problemy, to z ustawy o szkolnictwie wyższym wynika, że uczelnia musi doprowadzić tych studentów, którzy rozpoczęli naukę, do końca. Nie ma innej możliwości. Ja jeszcze chcę do tego. Teraz my mamy 26, tak? Trzeba uczelni płacić i ZUS, i wszystkie podatki, i tak to. My zgodzili się, że będziemy płacić i damy te pieniążki jak pożyczka, ale nie mamy to jak zrobić, bo wniosek od pani Taszyckiej leży w sądzie i póki nie rozpatrzony, to my nie możemy dać pieniążki. Kiedy zgłosili się do mnie Rosjanie i zaproponowali na początku niższą kwotę niż ostatecznie 33 miliony, jak już wielokrotnie wspominałam, to po prostu zdziwiło mnie, dlaczego chcą tyle zapłacić. I po przeszukiwaniu internetu znalazłam właśnie na stronę, weszłam na stronę, które mówiły, że niekoniecznie są to ludzie, którzy prowadzili zawsze uczciwie interesy. Stąd moje zawiadomienie do prokuratury. Zawiadomienie, które brzmiało do prokuratury i do wszystkich służb, w tym ABW, CBA i Policji Gospodarczej, o możliwości, o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, ponieważ nie chciałabym uczestniczyć po prostu w przestępstwie prania brudnych pieniędzy, żeby nie okazało się za 2-3 lata, że CBŚ wtargnie do mego miejsca zamieszkania i po prostu zostanę wyprowadzona za to, że uczestniczyłam w praniu brudnych pieniędzy. Także składając wszystko, informując różne organy, mówiłam o prawdopodobieństwie, że ci ludzie może prawdopodobnie są, prosząc o sprawdzenie. Zgodnie z artykułem 207 ustawy o cudzoziemcach, każdy cudzoziemiec, który ubywa się o pobyt stały, przed otrzymaniem decyzji o udzieleniu tego zezwolenia, powinien być sprawdzony przez wojewodę podlaskiego, u szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, komendanta głównego policji, komendanta Straży Granicznej. Po zasięgnięciu tych informacji udziela się tego pobytu. Jeżeli osoba, i to jest obligatoryjny warunek, jeżeli osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub interesu państwa, nie może otrzymać takiego zezwolenia. Pan prezes obecny, Andrzej Piotrowski, otrzymał zezwolenie na pobyt stały w dniu 10 listopada 2015 roku. Ponieważ pojawił się inwestor, ponieważ pojawiły się konkretne pieniądze, które, tak jak wspomniał pan Rajmandas, również już pomogły nam w pewnych kwestiach problemów finansowych. Mamy również ustalony plan działania na najbliższe miesiące, tylko nie możemy dokonać tej transakcji ze względu na wrogie działanie osób, które mają zupełnie inne zamiary. Uczelnia mogła działać bardzo dobrze. Mieliśmy plany co do sprowadzenia studentów z krajów byłego Związku Radzieckiego. Prowadziliśmy w tym kierunku działania. To wszystko by się działo. Budowaliśmy wizerunek nowej uczelni. To wszystko by się działo. Proszę zauważyć, pan Taszycki wymienił 3-4 rektorów i on kierował uczelnią w tym czasie, kiedy uczelnia dochodziła do takiego stanu, w jakim jest w chwili obecnej. Myśmy powstrzymywali, proszę zauważyć, kiedy zaczęły się nasze takie bardziej widoczne medialne działania. Powstrzymywaliśmy nasze działania w tym zakresie, w jakim mogłyby być widoczne w mediach, po to, żeby nie szkodzić reputacji szkoły. Musieliśmy zadziałać w ten sposób ze względu na to, że powstała realna groźba tego, że uczelnia może być użyta do wyprania brudnych pieniędzy, a tego nie wolno robić. To nie jest kwestia sporów pomiędzy właścicielami, to jest kwestia przestępstwa przeciwko podstawowym interesom gospodarczym, bezpieczeństwa Polski po prostu. Rozwój szkoły zależy tylko i wyłącznie od kwestii finansowych i od możliwości finansowych szkoły na zatrudnienie profesorów odpowiedniej liczby wymaganych przez ustawę i doktorów. To, co pan Rajmandas powiedział, chęć dofinansowania, zwiększenia wynagrodzeń, aby były mocno konkurencyjne właśnie na rynku
osób pracujących dzisiaj na przykład na Uniwersytecie w Białymstoku czy na różnych uczelniach w Warszawie, właśnie to miał spowodować. Praktycznie takie pozwolenia można dostać bardzo szybko, zatrudniając odpowiednią ilość wykładowców, więc to wszystko jest uzależnione tylko i wyłącznie od środków finansowych. To, że szkoła w minionych 5 latach wygaszała pewne kierunki, też było tym spowodowane, czyli bardzo małym zainteresowaniem studentów, które nie przekładało się finansowo na możliwość utrzymania odpowiedniej kadry dydaktycznej. Mamy informację potwierdzoną o w tej chwili około 100 studentach chętnych do przyjechania tutaj z Białorusi. Jak pan Rajmandas wskazał, również rozpoczęliśmy rozmowy z władzami Litwy i Ukrainy. W tej chwili uczelnie prywatne, które dobrze sobie radzą, to są uczelnie krakowskie i rzeszowskie, właśnie z tego względu, że jest bardzo duża ilość chętnych z Ukrainy. Dlatego otworzenie się na wschód, szczególnie w naszym położeniu, daje taką możliwość realną rozwinięcia szkoły. My nie liczymy na polskich studentów w tej chwili, bo rzeczywistość jest taka, a nie inna. Natomiast liczymy na otworzenie i na rozwój właśnie szkoły międzynarodowej, a być może w przypadku podniesienia czy powrotu do dobrych lat i prestiżu uczelni, również na przyciągnięcie tutaj studentów polskich. Ja nie blokuję, jeżeli to są ludzie uczciwi, jeżeli kontrahenci okażą się uczciwymi ludźmi świetlanej przyszłości w SAP-u. Niech tu studiują ludzie ze wschodu, niech to wszystko się rozwija, ale chcę sprawiedliwości. Jeżeli ta szkoła była założona nie tylko przez, była kupiona nie tylko przez pana Taszyckiego, ale również przez mojego brata i przeze mnie, to niech tak będzie. Dlaczego chce mnie pokrzywdzić?